Dlatego jest tak, bo po prostu za dużo gier gram naraz, nie? The Evil Within to wiem, że się po prostu autozapis sam robi. A to jest ten mój autozapis tak naprawdę, pamiętam, że go tu klikłem. Tylko, że no kurwa, jestem daleko, w chuj. Tam się robi zapis sam, nie? Generalnie. Czego chcesz? Chciałem o coś... Pytaj. Znasz... A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Źle słyszałaś. Oba są na potwory. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas... Będziesz potrzebował soli naezańskiej, kwasu ginacy, winnego kamienia oraz tłuszczu. Wszystkie składniki możesz kupić u mnie. Dzięki. Zamiast soli naezańskich możesz równie dobrze użyć płatków zimejki. Pokaż mi swoje towary. Jeszcze za sztukę, tak? Okej, a sekunda. Dobra, na razie nic nie kupuję. Po prostu idę z buta tam, gdzie miałem iść. Nice one. O, plebor, plebesz tam biegł. Czekaj. Czemu mi się nie odznaczył kolorem ten dom tej wiedźminki? Czy tam wiedźmy? Już pogadałem z nią. Nie wiem w ogóle czemu to się raz oznacza, raz nie. Czy jak misję wykonam to jest ok? Czy tam jest wtedy zielony kolor się robi, a jak nie wykonam albo tam... Nie mam pojęcia o co chodzi. I have no idea what I'm doing here. Czego chcę? Do zobaczenia. No cóż, nie wiem. Holy crap, nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Kok, 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 kok. Och, Jesus, as Christ. Och, dobrze. Tu nic nie było po tej stronie, w tym domu coś było chyba, nie? Chyba dobrze kojarzy mi się. Nie, 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 tu... Tu płaszczyk, jakiś chusta tu gdzieś były. Może to nie tu. Nie, to jednak właśnie chyba nie tu. To chyba jednak w tym drugim. Jestem prawie pewien. Tak, to tutaj. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. Hop. Bardzo chętnie. I spierdalamy. Nie, 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 nie. To mi
idziemy. Co to za grupa zbiega cały czas? Mam... Możliwe. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to... Szani nie... Szkoda. Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. Patrz, dał mi kasę. Nie mam dla ciebie żadnego zlecenia. O, co tu się dzieje? Przepraszam bardzo, co tu się odpierdala? Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcę. Wiem, który aktor to gra. Ten taki śmieszny, kurwa. Rzecz? Ten taki, nie pamiętam nazwiska, szczerze mówiąc, ale... Szukam roboty dla wiedźmina. Wiem, jak wygląda. W zasadzie sam miałem się tym zająć, grał, ale skoro już jesteś... W szpitalu... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora. Takim tam w szpitalu. I zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się. Ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak. Zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Nice. Chłopi mówili coś więcej. Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem. Koło domu Harena. Jak wyglądał strój? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Powiedzcie mi, panie... Nie mogę. Dajcie spokój. No... No to słucham. Zależy, kto zleca, ale tak się... Wiedział. Spokoj. Świat idzie naprzód. Wszystko drożeje. Tylko anachroniczny wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmińcem nazywają. Jaka pra... Co mówiłeś? Nie... Bywaj. No cóż, bywaj. Mogę mu coś tu ukraść? Dobra. Lecimy na Szczecin. Dobrze. W tą stronę lecimy. Tak naprawdę podoba mi się ten motyw, że... Aha, F5 to jest szybkie zapisywanie. Dobra, to dobrze wiedzieć. Podoba mi się to, że tutaj jak się przejdzie jedynkę, no nie, to można zawsze jakby wczytać save'y w dwójce, nie? Że tak jakby dwójki nie zaczynasz od nowa, tylko zaczynasz już ze swoim save'em, ze swoją postacią. Dlatego właśnie pierw chciałem przejść jedynkę. Żeby potem przejść dwójkę. Ups. Get out. O, jest całe szczęście, że zamknięty, bo mi się tam już nie chce. Chyba tam. Tak. Nie ma tu jakiegoś mounta? Niby czemu ma nie zadzierać? Mało kto robi taką karierę. No i popada, dupa blada. Człowieka w straży. Ty jesteś, kurwa, swój ziomuś. Załatwi coś czasem dla podgrodzia. Teraz to mu się chyba... Abigail, przednio maść, znaczy czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Chutliwy jest jak mało kto... Jak to na wsi. Musi być, kurwa, moc. Ten skurwiel Mikul znów się do mnie dobierał. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Skurwiel Mikul. Rozjebał system. Dobra, idziemy dalej. Cóż zrobić, no? Jak to się mówi, idzie jak kurwie w deszcz. Zostaw nas w spokoju! Ale masz pizzę babciu na twarzy. Okej. No i na rozmowę. Kurwa, łapówkarska baba, no. Łapówkarska baba! Opowiedz mi o tutejszych... W zimie ludzie hodują werbenę. Słyszałam, że kwiaty tej rośliny mają...
Dobra, no co już? Nie mam nic więcej do powiedzenia. Kurwa, 20 runów babo wzięłaś, ja pierdolę. Nie mam nic więcej. Stara próchwo. Moja ostatnia krowa padła. Zaraza nie oszczędziła nawet zwierząt. Ajcie wieśniaki, kurwa, macie. Abigail, przednio maść na czyraki. To już słyszałem. Powinnam wydoić krowę. No, powinnaś się sama wydoić. Nie chcemy. No nie, następna Franca. Poczekaj, damy jej znowu 20, bo to jest jakaś inna, nie? Znasz jakąś. Dawno, dawno temu na podgrodziu szalała zaraza. Ludzie umierali, padało bydło. Nie było rodziny, której kostucha nie wskazałaby palcem. Tym, którzy przeżyli, w oczy zajrzało widmo głodu. Ludzie zabijali się o worki z mąką i nieliczne ocalałe zwierzęta. Nie chcę jej przerywać. Na początku zniknęły koty i psy. Potem zaczęły znikać szczury. Później okazało się, że znikają też ciała umarłych. Ludzie zjadali ludzi? Tak. Ci, którzy pożywiali się ludzkim mięsem, spotwornieli i zmienili się w gule. Bestie pozbawione człowieczeństwa, wciąż głodne ludzkiego mięsa. Dzięki za opowieść. Bywaj. Okej, no to coś tam się w sumie... No, troszkę tam informacji pozyskaliśmy jednak, no. Całe szczęście. Zaraz kot przyleci, jak usłyszy, kurwa, ten... Cukierek na gardło. Stoi przybłę, znaczy człowie, kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Milicja. W porządku, pilnuję. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet, jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem... Jak? No, oglądnąć musi. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. Jakie rajtuzy. A możecie przejść. Bywajcie. Dobry, kurwa, jest zawodnik, nie? Nadzieję mamy, że straszne bestie przyjść tutaj nie zechcą. Nie zechcą, kurwa, gimby nie znają. Co powinien mi kupić? Okej, to zawitałem do miasta w takim razie. Co to? Kościół. Jajco. Jajco. Doprawdy? Nie kupuj mięsa od kramarki. Boję się zgadywać, skąd pochodzi. Mięso? Jesteś... Skąd wie? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam wielebnego, kto zacz. Nie wiem, udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. No kto zacz? Dogadywał się z wielebnym. Kto zacz? Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat... Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy. Oj. To mięso dziwne. Przyszedłeś wąchać? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Przyszedłem zwąchać. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować... Nie widzę tłoku. Opowiedz mi o tym drugim. Nic o nim nie... W takim razie powtórz. Kręcił się po okolicy i rozmawiał z wielebnym. Dzięki. Bywaj. Mogę tu się zapakować do domu? Mam nadzieję, że nikt mnie nie dostanie w pierdolu. O kurwa, jaki dom. Co to kurwa jest? Ale jestem chamski, nie? Chleb z kurczakiem. Moje stare kości. A ty tak sobie tu mogę po prostu chodzić i brać? Nie daj się zabić, biało. Wnuki lubią, jak opowiadam o utopcach. Na przykład o córce młynarza, co została topielicą.
Gdy utonie ktoś ogarnięty wielką żądzą lub wielką... To właśnie przydarzyło się córce młynarza. Powracała potem... Zakon płonącej róży tępi... Tak, zakonnicy chronią ludzi przed bestiami i nie biorą za to pieniędzy. Nieuczciwa konkurencja. Dzień dobry pani. Kiedyś ludzi bardziej obchodziły kwiaty. W dzisiejszych czasach tylko ja... Po drodze... Och, gdybyś mógł mi przynieść chociaż malutki bukiecik polnych... Rozejrzę się. Nice one. Coś tu mogę do góry na przykład wejść? Tak trochę chamsko, nie? Obca osoba... Pierdziela na chatę komuś. Niegodą z tobą. Niegodą. To niegodoj, kurwa, pierdolę ci chatę i pójdę. Chłech, 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 chłech. O kurwa, jaka ładna. No. Pójdę tam z mieczem, mam pochodnie. Miecze już nie wezmę, nie? Cóż zrobić? Shit happens. Where is... W ogóle jakie pomieszczenie, kurde, nie? Tu jakaś, nie wiem, parkiet jakiś, tańczyć można, czy co? Z tą Flondrą już gadałem. O Jezu, żebrak. Nadchodzi zagłada. Białe zimno ogarnie świat. Witam pana żebraka. Większość zarażonych spalono dawno temu, ale ludzie nadal... Bardzo mnie cieszy, cieszą wasze opowieści, panowie i panie. Rad jestem ich słuchać. Mikul wpuszcza zakonników i tych, co glejty mają. Nie ma przejścia. Jak glejt macie, to Mikula szukajcie. Za mało mi płacą. Dobra, tu jest ta jaskinia, co miałem iść, nie? Dobra, to wezmę sobie sprinta pierdolny do jaskini. Że się też chłopak nie męczy, nie? Cały czas biegnie. Nice one. No, kwiatków nie mogę zbierać, no co to to jest? Herbalizmu się muszę nauczyć, czy co? Nisko to, nie? O, cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Jest pieczara. Powinienem się przygotować. Jest pieczara. Jest. Przerwa. Tak. Słuchajcie, całkiem niezła ta grafika jak na te lata, co była gra produkowana. Nawet chmury się ruszają. Dobra. Elo. Dobra. Wchodzimy. Jestem w środku. Jak teraz? Ale ten, ale czekajcie, no. Dziennik nie. Kupunek nie. Aha, czekaj, bo tu sobie mogę wybrać pochodnie na przykład, nie? Miejsce niebezpieczne. Czekajcie, może wziąłbym po prostu sobie pochodnie. Nie kota, tego wilka, nie? Bo to było najmocniejsze. O kurwysynie! Ale dostałem łapę. Trochę mnie uderzył, no. Zarodniki. Cokolwiek to jest, bierę.
Ale sobie może używiemy jakiegoś, nie wiem. No, na przykład chleba z kurczakiem. W miarę tam, kurde. W miarę tam podnosi życie, ale... Jakiś eliksir? Biała mewa, eliksir. Kurde, no. Dobra, to weźmiemy po prostu ten. O kurwa. Jaki schiz, kurwa, w ogóle, ty. To takie radują schiza, no myślałem, że to jakoś szybciej ten. O kurwa, już zaczyna się, patrzcie, kurwa. No lejrzesz, kurwa, ej, co to robisz? Lutuj. Nie ma czasu, kończy mi się eliksir, lutuj! Po co mi to, no kurwa, następny? No. Padł zemdlony. Zarodniki, same kurwa zarodniki. Zjedzę tutaj nóżkę z kurczaka, o, łódko jeszcze lepiej. Dobra. Jest mapa pieczary. Nie bardzo. Kurwa mać, no. Kurwa, następna już łazi, widzę. Menda. O kurwa. Patrz, bije mnie coś tu do góry. Mogę teraz sobie coś zjeść, żeby mi się regenerowało? Tylko co takiego mogę zjeść? No tu jest uciec z barani. No wpierdala i spierdala, jak to się mówi. No. Mi się skończył ten zajebisty eliksir. No bez kitu, no tak naprawdę to oprócz tego, że dawał trochę światła. Nie mówię, że był zły, ale trochę mnie to wkurwiało, że tak po prostu wszystko się wolno dzieje w slow motion. Zlutowałem. Dobra, gdzie są te zwłoki? Tu zabiłem co najmniej 3. Teraz have to need, loot it. O kurwa, czaszka. Aha, to była ta czaszka, tak?
Czyli to, czego szukałem tak naprawdę tutaj. No, jedziesz. Lutuj korps. Dobra, czyli teraz tak naprawdę jak mamy tą misję już śledzone, szczątki. Okej, śledzone. Czyli muszę stąd wyjść, podejrzewam. Ojej. Nie wiem, czy to wschód, czy zachód. Która to godzina w ogóle? 19. Holy crap. Muszę się teraz wrócić do zajazdu. Szybki zapis musi być. Musi być. No dobra, ale ja bym chciał się nauczyć czegoś, nie wiem, jakichś tam uników, jakichś mocniejszych ataków. Czegoś takiego. Ewentualnie, nie wiem, jakąś nową broń sobie kupić. Żeby mocniej bić. Nisko, dobrze. Wbijam na melarz, bez zapowiedzi. O kurwa. Spadaj. Psa bym nie skrzywdził, ale elfa bym zajebał. Ci w tych kurwa wiesz. Rajtuzach śmiesznych. Jaką ma w ogóle dziarę? Na brzuchu chujową, hehehe. Cholerni nieludzie, że też ziemia takich nosi. Za to, że jesteście chamscy, podpierdolę wam zapasy. Z kredensu też wam podpierdolę. Ale dziwne tak trochę, że się tutaj da po prostu tak podejść i zajebać wszystko. Nazwał mnie złodziejem. Chyba. Żeby mnie wykrakał, no ale tak to wygląda. Tak to wygląda, no. A w Gotiku to przynajmniej jak się gdzieś wchodziło, to nawet jak się tylko weszło, to już kurwa cię gonili. Chcieli cię zajebać. Co to za osełka? Patrz na oszczusę. Jebany. Co, coś to lepiej działa teraz? No i zajebiście. I zajebiście. O, to jest ten. To tam może pójdę. Gdzie to on, kurde, jest? Po drugiej stronie? Nie. Tam. Hej, hej, Paula. Witam ciebie. Widzisz, teraz ja dalej nakurwiam tego Wiedźmina pieprzonego. Jeszcze sobie zdałem sprawę oczywiście w połowie, że ta gra tutaj się automatycznie zapisuje jak nowe produkcje. I po chyba 20 minutach zabili mnie i chuj z tego. Musiałem grać od nowa. Co to się odpierdala w ogóle? Pomóc albo nie pomóc. Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Dobra, pomogę jak tylko wiem gdzie oni są w ogóle. Rasista. A komu ja mam w ogóle jedną? A temu, okej. Okay. No bierzesz go, no co ty to kurwa robisz?
O, różne. Padł zemdlony. O kurwa, tu są jeszcze inni. Co mam, wszystkich mam zabić? Wiesław jest przejebany. Upiłaś się, mówisz? Kurde, ja tak samo. Znaczy ja nie do końca tak, wiesz, żeby chwycić zgon, ale jak to święta, nie? Urodzinki się było, rodzinka się zjechała. Coś się stało? I się tam nie troszkę najlepiej. Mam popiło. Nadzieję, że ci nic nie zrobili. Chociaż starałem się tak specjalnie, wiesz, z umiarem, nie? Żeby, bo miałem jeszcze cały czas w kąciku gdzieś tam mózgu, że chcę wrócić do domu i chcę trochę pograć. Więc nie do zgonu. Jestem Zoltan Chiva i twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś? Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. A jak tam w ogóle w Guild Wars grasz jeszcze? Nie musisz się z niczego tłumaczyć. A ja powiem ci szczerze, troszkę pograłem, ale chociaż miło by jakoś ciężko mi się tam przekonać. Znaczy wiesz, gra jest fajna, zajebiście wygląda i tak dalej. Pamięć. Ale generalnie... Wiesz co, Geralt? No WoW to jest kurwa to. I pogadajmy jak za dawny czas. Wiedziałem, że jakieś ciężko mi będzie się po prostu przekonać do innego MMO niż WoW. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków... Jest parę tam, wiesz, fajnych takich rzeczy, fajnych aspektów generalnie, w trybie walki i tak dalej, ale kurwa, WoW to WoW. Za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielkie. Będę miał oczy szeroko otwarte. Dzięki. Zoltan. Smarkacze nieludzcy. Legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą o wolność i ideały. W czasie wojny z Nilfgaardem wykorzystywał ich emir, by zamęt szerzyli w królestwach. Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Masakra. Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w Wyzimie mały interesik. Breckenrixowie? Kto to? Eudora Breckenrix moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży na... Takie kurwa czasy. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. Szczątki mogę je zlutować? Zajebiście. Lutuję szczątki. Lutuj korps. Lutuję korps. Tu się da wejść? No, leć, dzięki, że wpadłaś. Pozdrawiam, hej. Do zobaczenia gdzieś tam, w Azeroth. Ten toporek jest taki sam generalnie. Ale osełka zajebista. Witam pana. Spadaj. Cholerni nieludzie, że witam też pana. Ziemia takich nosi. No co, chamy to was okradnę przynajmniej, no cóż, kurwa. Cóż zrobić, no. Ło, ile beczek. Aha, nie mogę wszystkich zlutować. Ale troszkę się tutaj pozbiera, tak, z jednego, z drugiego. Bang, bang. Dobra, wypierdalam stąd. Coś tu jeszcze można im ukraść? Tym hamom? Bez szkoły? Nope. No kurwa, ciemno się zrobiło. Nie, to ja po ciemku nie będę grał. Boję się.
zamknięte to elo. W beczkach Orenu chowają, no kurwa no. Gimby nie znają. Pierścionek. Nie mam tu gdzieś ogniska? Gracz. Dom. Aha, tam do tego domu miałem iść generalnie, pamiętam. Gdzieś on tam był chyba. Tu? Nie. Nie tu. Ale chyba tu. Czekajcie, jak wezmę pochodnie. No czemu nie mogę wziąć pochodni? Halo? Halo? Dobra, jestem w Hawirze. Jest zajebiście. Jest tu kto? Kurwa, koleś tu śpi w ogóle. Bez kitu, nie? Takie trochę chamsko, no. Chamskie to tak wszystko tutaj odpierdalać, no. Żeby nie było, w życiu taki nie jestem. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Harren Brock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Oczywiście. Oczywiście. Jakości nie wierzę. No co mu dam, kurwa? Jak wielebny mnie nie przysyła. Weź to z powrotem. Nie. Obcy nie są tu... Kurwa no... Obcy nie są tu mile widziani. Ej, kurwa debilu. Chuj ci w nos. Jak chcesz ze mną gadać, to nie. No i co ja mam tu teraz zrobić? Tam jest brama, okej, to tu gdzieś było ognisko, nie? Aha, tu było ognisko. A generalnie jeśli chodzi o zadania, to muszę szczątki oddać. Do wielebnego. Są jakieś te. A te gwiazdki co znaczą? Aha, że aktywne, tak? A to znaczy nieaktywny znaczy co? Że nie mogę tego zrobić? Lutuję na ślepo. Dobra, to wzbijam się w... Ponownie tam w ten, do miasta, albo nie, he. Do świtu, 11 godzin do świtu, z konia żeście pospadali. Kurwa, nie mam pojęcia, ile to już nagrywam, bez kitu. Dobrze, ale na pewno zrobimy tak. Zabijaki za tu siedzą, zajebiście jest. Nie ma lipy. Gra się zapisuje. A ja stąd pierdzielam. Pozdro 800. K do L do I do. Taka sytuacja. Elo. Hehehe, nigdzie nie żartowałem. Nie no, idę. Elo.